O ile zdążyłem się też zorientować, to ten pasek pojawia nam się zawsze troszkę z opóźnieniem. Także witamy serdecznie, poczekamy jeszcze oczywiście chwilkę dosłownie. Kilka osób, mamy nadzieję, że się pojawi na żywo też. To szczerze, no, nagrywamy w takim momencie, że bardzo szybko zdezaktualizuje nam się akurat ten nasz odcinek. Siłą rzeczy, ale też chcieliśmy zrobić to faktycznie tak, troszkę wydzielić tę stocznię niejako z grona pozostałych kandydatów do złota, no bo trzeba ją zaliczyć z tego względu, że jednak no, ten szczeciński projekt to coś nowego na siatkarskiej mapie i chyba warto chwilę poświęcić tak na wyłączność, że tak powiemy, no a że mieliśmy też troszkę więcej czasu, no bo stocznia zaczyna dopiero dzisiaj, w przeciwieństwie na przykład czy to do Rysowi, czy do Zaksy, o których możliwe, że na koniec jeszcze chwilę też porozmawiamy, no to to Stocznia Szczecin. Także Michał, witam Was z Warszawy. I z Rzeszowa wita Filip. Też po trochę przenieśliśmy ten odcinek na dzisiaj o stoczni, bo będziemy mieli gościa, którego zaraz do naszej rozmowy zaprosimy. Wojciech Kułak, osoba, która zna szczecińskie środowisko. Pomimo, że jest dzisiaj bardzo zajęty, bo bierze udział w organizacji tego spotkania w Szczecinie, no to zgodził się poświęcić nam kilka minut, dlatego dzwonimy do naszego gościa i zobaczymy, jak tam nastroje w Szczecinie na starcie ligi. Także zapraszamy. No to za Filipie. Rozumiem, że wybierasz, bo Filip już tradycyjnie naszym tutaj operatorem, Tak, realizatorem. dzwonimy. Dzwonimy. Dzwonimy, dzwonimy. Wojtek, już w netto arenie, tak, z tego co mówiłeś. Wojtek jest w hali już, ale pewnie na czas nagrania wyjdzie, bo żeby było trochę ciszej, zobaczymy zresztą, jak mu tam się udało zorganizować studio szczecińskie. No, szczecińskie studio. Także na bieżąco, na gorąco, prosto już z miejsca, gdzie za moment rozpoczną się grzmoty. Bo w sumie fajny mecz, tak? Nie wiem, czy nie papierowo najciekawszy w tej kolejce w ogóle. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Stocznia Wydaje mi Strefel. się, że tak. Wydaje mi się, że to będzie najciekawszy mecz tej kolejki. No takie zespoły no, o bardzo bym zbliżonym potencjale powiedział. Znaczy, przepraszam, nie zbliżonym potencjale, ale no, nie aż tak od siebie odstające, że tak powiem. No też to spotkanie Czarnych z Jastrzębiem się wydawało, że to będzie bardzo dobry mecz, ale potem ostatecznie tak nie było. Jest chyba Wojtek z nami, tak? Słyszysz nas? Jestem, słyszę. O, cześć, cześć. My też cię słyszymy. Witam. Hejka, witam wszystkich. Wojtek, przedstawiciel klubu kibica Stoczni, dobrze Tak. mówię? No, jak to na przedstawiciela klubu kibica przystało, pewnie zawsze ja mam takie wrażenie, że często ci kibice, którzy są najbliżej, to wiedzą bardzo dużo, wiedzą w sumie podobnie dużo do często do dziennikarzy, a łatwiej im jest się też wypowiadać, że na przykład gdzieś swoich źródeł nie potracić. No to powiedz nam na początek, kto tak naprawdę stoi za tym nowym projektem w Stoczni, no bo skądś te pieniądze być musiały? Jak to wygląda u was, jakby tam na Mówiąc, miejscu? Co sam się mam mówi? pojęcie na temat tego, ale stocznia podobno nie daje najwięcej, tylko podobno te mniejsze podmioty stanowią główną naszą siłę budżetu, z tego co mi wiadomo. I stocznia nie daje wcale tak dużo. No to jest ciekawe właśnie, no bo to trochę wygląda ten przypadek, można tak odnieść do piłki nożnej, troszkę jak u jakichś arabskich szejków, którzy się nagle pojawiają w klubach o pewnej historii, bo też nie ukrywajmy, no Stocznia Szczecin to jest kawał historii polskiej siatkówki, aczkolwiek już taki dość zamierzchłe czasy z dzisiejszej perspektywy. No i nagle te pieniądze się pojawiły. Mówiło się dużo, że w tamtym roku na przykład były duże problemy finansowe. Tak. Nawet baliśmy się, że będzie upadłość na przełomie marca, kwietnia. Podobno nawet prezes no, powiedział pas, ale na szczęście znalazła się ta stocznia szczecińska. Znalazły się te podmioty i jakoś to teraz idzie. No tak, można z pół żartem zapytać, czy w Szczecinie przypadkiem nie znaleziono złotego pociągu. No ale faktycznie, no, weszła stocznia Szczecin, podobno umowa na rok. Na Bardzo to dwa lata, obiecująco, na 2 lata, nawet. tak? To z różnych źródeł różne informacje napływały, ale skoro na 2 lata, no to nawet tym lepiej. Naprawdę projekt Zresztą. jest obiecujący. Ten pierwszy rok to ma być takie przetarcie. Kulminacja ma być dopiero za 3 sezony tego wszystkiego. I to ma być Polska, ale ma być Liga Mistrzów, z tego co mi wiadomo. No i w sumie też o tym, że to jest projekt bardziej długofalowy, może świadczyć o tym, że kontrakty z najważniejszymi, powiedzmy, zawodnikami podpisane zostały na 2 lata, a nie na rok. To jest dosyć obiecujące. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. No dobrze, no to zacznijmy może od tego, kto w Szczecinie w ogóle trafił. Mnie najbardziej
chyba ciekawi, jak będzie prezentował się Matej Kaczyński, czyli jedna z największych gwiazd w ogóle siatkówki w ostatnich latach. Wiemy, że to jest siatkarz, który przez ostatnie 3 sezony grał w lidze japońskiej i to może jakiś kogoś trochę zaniepokoić, bo liga japońska nie należy do najmocniejszych, ale jest krótka kontra. Michał Kubiak przez 2 sezony grał w lidze japońskiej i niedawno został mistrzem świata. Widziałeś Mateja Kaczyńskiego na boisku, w jakichś sparingach? Co Ja o nim jestem o tyle sądzisz? jak najbardziej spokojny. Byłem na wszystkich sparingach w Polsce, jakie rozgrywali. No, grał na stojąco, ale naprawdę widać było tę różnicę między nim a resztą zespołu. Wezmę się trochę choćby statystyki z tego ostatniego turnieju. Właśnie, tak dobrze. Nie pomyliłem turniej, w którym grała Stocznia przed tygodniem. Ale on mi się wydaje na stojące grał, on nie grał na maksa. Jeśli patrzyło się to na żywo, to on nie wyglądał na takiego, co gra na maksa, te sparingi. Czyli po On dzisiaj, prostu trochę. mam nadzieję, że on dzisiaj wystrzeli, już zagra naprawdę na swoim poziomie, bo on jakby się ukrywał po prostu, to tak wyglądało. Rozumiem, po prostu gospodarowanie siłami odpowiednie już dla swojego wieku, tak? No właśnie, no bo jeżeli Kazijski odpali, no to takie będą takie dwie armaty, jakie ma Stocznia, to ja nie przypominam sobie w ogóle chyba w plus lidze od czasu Skrybeł Chatów z Mariuszem Wlazłym, jeszcze młodszym na prawym i z Bartkiem Kurkiem na lewym. Wtedy, bo to po prostu dwóch zawodników o takich możliwościach ofensywnych, że no pozazdrościć tylko. Tylko pytanie, czy to się wszystko buduje. Jedynie ten środek, bo tak w zasadzie poza Simonem van de Voorde nie mamy środkowego na poziomie. Co prawda Gałązkę grał te sparingowe mecze jako tako, ale ja nie sądzę, że on wytrzyma cały sezon na takim poziomie, jakim prezentował przez te ostatnie tygodnie. Tak, tu chyba wypływa jeden z podstawowych problemów tego zespołu, czyli dosyć późne wejście sponsora, dosyć późne pojawienie się dużych pieniędzy w Szczecinie, przez co dosyć późno weszli siłą rzeczy na rynek transferowy, przez co no, pewnie większość zawodników już miała kontrakty, stąd takie problemy i jakieś szukanie, można powiedzieć, trochę zostatków transferowych i to mogło być jednym z problemów Szczecinian. Zastanawiam się, z kim Matej Kaczyński będzie grał w parze. Twoim zdaniem będzie to Hołk czy Pęczew, czy może Marcin Wika? Mi się wydaje, że jednak Pęczew, bo to jest jednak ta stabilizacja w przyjęciu. Kaczyński jest bardziej ofensywnym graczem, według mnie. Hołk jest podobny charakterystyką do Kaczyńskiego. Głównie ofensywa, według A mnie. A właśnie Sparów, wezmę się. to jest naprawdę fajny transfer. On się tak super prezentował w tych ostatnich meczach. Naprawdę, on może wyjść w pierwszym składzie nawet dzisiaj, według mnie. Tak? On trzyma przyjęcie na tyle dobrze, myślisz, żeby obok Kazijskiego sobie dać radę? On naprawdę robił fajne wrażenie. Czasami się podpalał, ale w przeciągu meczu grał naprawdę bardzo fajnie. No to ciekawie, powiem szczerze, bo faktycznie, no jeżeli się raczej zawsze było takie tylko myślenie, że no chyba Kazijski pewniak, a obok niego albo Hołk, albo Pęczew. No i większość osób właśnie tak jak ty stawiała na Pęczewa, no bo jednak defensywa tutaj się przyda przy takim zestawieniu. No Dzisiaj albo, że może być może. fajna niespodzianka na rozegraniu, z tego co słyszałem, zamiast Łukasza Żygadły ma grać Lukas Tichaczek. Tak? A To jeszcze. takie wieści słyszałem dzisiaj rano. Od razu Zobaczymy. pytanie, Łukasz Tichaczek jako Polak, czy jako zawodnik zagraniczny? A jeszcze tego nawet nie wiem. Mi się wydaje, że jako zawodnik zagraniczny, tak jak jest z tym z Resowi, jak on ma Szerszeń, Okej, okej. on ma jeszcze tą francuską licencję, ale od grudnia chyba ten kongres jest i dostanie tą Nie polską. wiem. Mi się wydaje, że to będzie właśnie jako zawodnik zagraniczny, bo kongres FIWB będzie dopiero w grudniu, a do tej No, pory w bo u nas Resowie tak samo Tichaczek będzie. grał jako obcokrajowiec, więc tu raczej się nic w tej kwestii nie zmieniło. No to teraz pytanie od razu się pojawia. Jeżeli Łukasz Tichaczek, to rozumiem, że bez Simona van de Voorde, jeżeli miałby wyjść zagraniczne przyjęcie, no bo mamy limity. Ciekawe, jak to wymyślą, szczerze mówiąc. Sami jesteśmy ciekawi, nic nie wiemy na razie, zobaczymy. No bo to przy tym środku właśnie, jaki w Szczecinie jest, no to wydawało się, że kto, ale akurat van de Voorde chyba będzie pewniakiem do grania. No ale to by oznaczało, że w przypadku gry Tichaczka, no to na przyjęciu musiałby być Marcin Wika, bo innej opcji nie ma po prostu. I no i wtedy już, no właśnie, a na sparingach chyba było to ustawienie też libero środkowy próbowane, tak? Że w momencie grał van de Voorde był Michałka, w Prosto momencie. przed piłką. Tak, czyli to samo zresztą, co wczoraj Rysowia nam zaprezentował z Davidem Smithem. Wyglądało, nie było takiego wrażenia, że trochę ci libero gdzieś tam, nie mając tej ciągłości gry, się lekko gubią, bo to często Nie, właśnie. w porządku wyglądali. Obaj się fajnie ten uzupełniali.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze o tych środkowych, no bo gdzieś się mówiło, że były próby właśnie wykupienia czyjegoś kontraktu, czy to Łukasza Perłowskiego z Resowi, czy Jana Nowakowskiego z Leniko. Słyszałeś coś na ten temat w ogóle? To faktycznie taki... Na temat Nowakowskiego tu chodziło o wypożyczenie podobno, ale to z racji tego, że on jest rezerwowym w Oniko, no chyba w tej chwili, i jego dziewczyna gra w Chemiku Police. Chyba ale... negocjacje w martwym punkcie i nie wyszło. Też trochę na zasadzie, że jednak czy Resowia, czy Oniko mierzą dość wysoko, pewnie po co wzmacniać rywala. Halo, halo, jeszcze raz, bo się Tak, mówię, że chyba. Oniko i Resowia mierzą dość wysoko w tym sezonie, zwłaszcza Resowia, i w sumie też podejście mogło być takie, po co wzmacniać rywala na pozycji, która faktycznie tutaj, no to ten jeden środek myślę, że może kuleć dość mocno, a to co prawda mówi się, że środkiem się meczów nie wygrywa, ale myślę, że środkiem meczu można przegrać w kluczowych momentach, zwłaszcza takich stykowych. No tak, pewnie już tak, nie walczymy o 12 miejsce, nie walczymy o awans, o zostanie w plus lidze, tylko walczymy o złoto. Taki jest nasz cel i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie, a jeszcze trochę jakby, że tak powiem, bardzo problematycznej kwestii, bo wiemy, że dyrektorem sportowym został Radosław Stojczew. I przy tym, że trenerem pierwszym jest Michał Gogol, to pewnie wiele osób nurtuje taka kwestia, czy Michał Gogol tam nie jest trochę na doczepkę, że tak powiem brzydko. Ja tak nie uważam, ale pewne osoby tak się zastanawiają. No i czy Radosław Stojczew już niedługo nie przejmie roli pierwszego trenera? Co ty o tym sądzisz? Jest takie coś możliwe, czy jednak role są ściśle rozdzielone i nie będzie na tej linii żadnego problemu? Mi się wydaje, że role są ściśle rozdzielone. Rado wie, kim jest, Mieszko wie, kim jest. No chyba, że wyniki będą słabe i wtedy trzeba będzie zmienić trenera. No mi się właśnie, wydaje, bo że też... Mieszko może podołać, bo to jest naprawdę fantastyczny trener. Znam go już od tych 2 lat, odkąd w pozycji jesteśmy, naprawdę znam się na rzeczy, jest fachowy. Tak, ja się zgadzam. Mi się wydaje, że to nie będzie żadnym problemem w Szczecinie. No właśnie, a jak dopóki nie było Mieszko Gogola, to Radosław Stojczew wprowadził zespół w tych sparingach, czy jak to wyglądało? Radosław Stojczew prowadził z tym naszym drugim trenerem, szczerze mówiąc zapomniałem, jak on ma na nazwisko. Dario Simoni, wieloletni tak, asystent dokładnie. Stojczewa. Oni obaj, oni jako duet działali. Raz był rady na ławce, raz on, to różnie bywało. Ale jak Mieszko wrócił po mistrzostwach, to tydzień temu już on normalnie na ławce, a właśnie, a Tak, Radosław Mieszko. Stojczew wtedy... Wtedy już radości na Stojczewa na ławce nie było, tak? Jak Nie, wrócił. wtedy Rada siedział właśnie z naszym dyrektorem klubu, z prezesem, kierownikiem zespołu. Ciekawi mnie to o tyle, że ja pamiętam taką sytuację w Częstochowie, gdzie Michał Bąkiewicz dostał szansę jako trener, ale on cały czas miał na słuchawce Ryszarda Ryszarda Boska. Boska. Tak, który siedział gdzieś za bandami, ale cały czas jakieś tam uwagi mu podpowiadał, więc niby go na tej ławce nie było, ale trochę tak jakby był. Czy może tutaj będzie jakaś taka sytuacja, czy jednak faktycznie trener Gogol będzie miał no, wolną rękę, tak? Bo Szczerze to, mówiąc, że... byłoby takie głupie. Michał zna się na rzeczy, ale jakieś cenne rady może podpytać zdecydowanie bardziej doświadczonego Radostina. Może to naprawdę fajnie wyjść, jeśli byłaby ta komunikacja między nimi dwoma. Ja myślę, że to jest trochę tak, że lepiej tego Radostina Styczewa w klubie mieć, niż nie mieć. A trener Gogol po prostu mi się wydaje, że na tyle mądrym człowiekiem, że na pewno skorzysta na obecności takiego człowieka w klubie i będzie mógł się czegoś nauczyć. Jak skorzystał na obecności Jeszcze Witala więcej. W reprezentacji, teraz będzie rado. Możesz powtórzyć, bo coś chciało? Tak jak skorzystał na obecności Witala w reprezentacji, teraz będzie rado u nas w klubie. No tak, 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 tak. To otacza się naprawdę fajnymi ludźmi, tylko trzymać kciuki za tego trenera. Okej. Okay. Też wspomniałeś przedtem o tym, że posada trenera Gogola może być też zależna od tego, jakie będą wyniki. No i zastanawiam się, jak to będzie wyglądać na początku sezonu, bo pierwsze 4 spotkania to jest tak, dzisiaj macie Gdańsk, w następnej kolejce do Netto Areny przyjeżdża Zaksa, potem wyjazd do Jastrzębia i 4. kolejka przyjeżdża Resowia, więc 4 spotkania już z tyłu ligi, tak można powiedzieć. Także no, mocna weryfikacja szczecińskiej ekipy już na początku sezonu. Zobaczymy. Ja tam jestem optymistycznie no tak, nastawiony. No tak, mam nadzieję, zobaczymy że się wszystko. Uda się Czas kontent pokaże. zrobić. Też można mieć takie wątpliwości, czy ta mieszanka wielkich siatkarzy wypali już na początku sezonu, czy też nawet w pierwszym roku pracy, ale też wiemy, że ci siatkarze sprowadzeni, czy Van de Worde, Kaziński, Żegadło, znają się chociażby albo z Radosławem Stojczewem, albo na przykład Bartek Kurek zna się już z Michałem Gogolem.
Pamiętam sytuację, gdzie Radosław Stojczyk w sezonie 2013-2014 został ze swoim zespołem trochę przesiedlony z Trentino do Halbanku Ankara. No i oni już w pierwszym roku, pomimo tego, że to teoretycznie był nowy zespół w Ankarze, no to w pierwszym roku wygrali już Puchar Turcji, wygrali Super Puchar Turcji, wygrali Mistrzostwo Turcji, no i zdobyli srebrny medal Ligi Mistrzów, chociaż mieli trochę łatwiej, bo wtedy byli gospodarzami Final Four, więc już w pierwszym roku w Ankarze mocna konstelacja gwiazd i wyniki zrobili. Pewnie trochę łatwiej jest wygrywać Turcję, aniżeli plus lidę, zwłaszcza w tym sezonie, no ale to jednak daje szansę na to, że już w pierwszym roku ten zespół będzie bardzo mocnym rywalem dla pozostałych zespołów z czołówki. Tak, oni wiedzą, o co grają, ich celem jest tylko złoto i tego się trzymają. No właśnie, to jest ciekawe, co mówisz, no bo w Szczecinie medali to nie było chyba od już kilkudziesięciu lat, tak, w siatkówce. I uważasz, że jednak wszystko poza złotem będzie porażką? Czy jednak no, to Ja uważam, już to że nie chce na pewno. każdy medal będzie sukcesem, bo wtedy jest Liga Mistrzów. Oni też panują właśnie w Lidze Mistrzów. Powoli też znaczyć coś. Oni nawet myślą o Final Four niedługo, więc robi się ciekawie. A jeszcze powiedz mi takie głosy gdzieś się też pojawiają. Michał Kubiak na playoffy. Coś się mówi w Szczecinie na ten temat więcej, gdzieś tam zakulisowo? Czy to taka po prostu plotka, która No gdzieś to potknęła? tak, przed sezonem też tę plotkę słyszałem, ale nic się nie mówi do tej pory jeszcze o Michale Kubiaku na playoffu u nas. No tak. Ostatnie moje pytanie, bo też wiem, że się spieszysz. Co z Bartkiem Krutem? Bo w sumie no tak, ta kariera jego ta się zaczęła w sumie w Szczecinie i to wygląda, że idzie w dobrą stronę. No i przyszedł Kurek. W ogóle pomysł na to, jak dwóch Bartków K pogodzić? Czy Mi się po prostu... wydaje, że Bartek Król dostanie szansę na zespoły te takie, no, typu MKS Będzin, typu Chemik Bydgoszcz, no te takie mniej klasowe, jakby to powiedzieć. Bartek będzie na Tytuzy, mi się wydaje. Ewentualnie podwójne zmiany, jeżeli będzie set pod kontrolą. A jak Bartek Kluć się prezentował do momentu, jak Kurek nie wrócił z mundialu w tych sparingach? Nie, Było no widać Bartek jakiś naprawdę grał postęp? fajnie, poprawnie grał. Jest zdecydowany postęp, bo już nie jest to, co kiedyś, że wali na siłę wszystko. Jest trochę bardziej technicznym zawodnikiem w tej chwili. No to ciekawe, no Tylko pewnie dużo też będzie. ja myślę. Znaczy, wtrącę się wam. Znaczy, ja myślę ogólnie, że dla Bartka Kluta może to być trochę łatwiejszy sezon z tego względu, że będzie grał z Łukaszem Żygadą, a nie Emilem Tervaportim. Emil Tervaporti to jest zawodnik, który raczej stawia na szybką grę do prawego skrzydła, a Bartek Klut moim zdaniem niezbyt dobrze sobie takich piłek radzi. A z Łukaszem Żygadą będą to pewnie trochę inne piłki, więc może na tym zyskać. No dobrze, Chociaż Wojtek, wiesz, ja mam jeszcze tak. jak Łukasz Żygadło grał z Zimim Bartmanem za Anastaziego w kadrze, to nie była wolna gra wcale. No tak, ale mi się wydaje, że jednak Żygadło będzie bardziej potrafił dostosować te piłki właśnie do swojego atakującego, czy to do Kluta, czy do Kurka. No dobrze, Wojtek, wiem, że masz jakieś zajęcia związane przy Tak, organizacji zaraz meczu. idziemy, zaraz No tak. właśnie, więc nie będziemy ci dużo czasu zabierać. Ostatnie pytanie. Wiemy, że została sprzedana cała pula biletów na to spotkanie. 5 tysięcy ludzi około zasiądzie w Netto Arenie. Wiemy, że będzie za oprawę spotkania odpowiadać duet Grzegorz Kułaga-Marek Magiera, więc biorąc pod uwagę te wszystkie transfery, ile biletów zostało sprzedane, kto będzie robił oprawę, no to można powiedzieć, że w Szczecinie mają rozmach. Bez Tak, pod końca każdym cytatu względem jest Ksiary Szarzewskiego. robota. Wszystko gotowe? Wszystko gotowe, jest naprawdę super organizacyjnie zbudowany ten klub w tym roku. To nie jest to, co było wcześniej, że oni od razu nie ma w ogóle marketingu, to jest teraz wszystko, w tej chwili marketing jest. Są zawodnicy, jest dobra organizacja. Czyli organizacyjnie też dużo transferów, tak? Pod względem jakby zaplecza, pod względem zarządu klubu i wszystkich osób w nim działających, tak? Tam Jeszcze raz? sporo się pozmieniało. Mówisz, że organizacyjnie sporo się pozmieniało, jeśli chodzi o ludzi pracujących w klubie, właśnie odpowiedzialnych za organizację meczów i takie tego typu rzeczy. Tam dużo jest nowych nazwisk. Tam jest zupełna czystka. To jest tak naprawdę nowy klub, jeśli chodzi o nazwiska. Tu już się wszyscy ludzie pozmieniali z poprzedniego sezonu. Rozumiem, czyli po prostu nazwa została, powiedzmy, Tak. tak, nazwa została zmieniona już w tamtym sezonie, a cała reszta dopiero teraz, ale tak naprawdę dzisiejsza stocznia i Espadon sprzed roku nie mają zbyt wiele wspólnego osobowo, tak? Dokładnie. Mamy naprawdę fajnego dyrektora, Krzysztofa Śmigla, i super człowiek. Naprawdę widać, że mu zależy na odbudowę tej siatkówki w Szczecinie.
No dobrze, to co Filip, chyba nie zatrzymujemy dłużej. Pracuj tam dzielnie. Pewnie emocje już też narastają, no bo to zostało niecałe półtorej godziny. No. Sami jesteśmy bardzo ciekawi, co ta stocznia pokaże. No, bardzo dobrze. To oglądajcie telewizję, macie dla nas kciuki, mam nadzieję. Musimy być bezstronni, wiesz. Kibice z Gdańska też śledzą. Tak, Michał Rudnicki zaraz by coś tam do nas napisał, jakbyśmy tu powiedzieli otwarcie, że trzymamy dzisiaj za stocznią. Dobra, to dzięki Wojtek za udział, dzięki za wypowiedzenie. Mamy nadzieję, się powodzenia. Że się spotkamy kilka razy w sezonie. Wiesz co, wybieram się do Szczecina na mecz ten październikowy, także będzie okazja. No to zapraszamy, ugościmy. Cześć, do zobaczenia. Hejka, trzymaj się. Na razie. Dobrze, Filip, a my jeszcze może, tak jak mówiliśmy, chwilkę o tych meczach dotychczasowych. Czyli no, w piątek nie działo się zbyt wiele. Mówiłeś, że tak, no faktycznie mecz Czarnych z Jastrzębiem zapowiadał się fajnie, a tu wychodzi na to, że na 8 zespołów, które zagrały do tej pory, to Czarni w sumie chyba wyglądali najgorzej. Wiem, że ty nie widziałeś wszystkich spotkań, ale wiem, widząc po prostu nawet Czarnych, no to chyba cię nie dziwię taką opinią. No momentami też bardzo źle wyglądała gra Sekorysowi z Zawierciem, także no, musiałbym się chwilę zastanowić, kogo bym jednoznacznie wskazał, czy o Sekorysowie, czy teraz Czarnych radą, ale faktycznie no, już na początek bardzo jestem rozczarowany postawą Czarnych. Pewnie jeszcze trochę czasu minie, zanim oni zaczną grać na miarę swojego potencjału, bo tam zawiódł moim zdaniem praktycznie każdy. Chyba Norbert Huber najlepiej się prezentował na boisku, a wiemy, że jeśli twoim najlepszym zawodnikiem jest środkowy, a pozostali grają źle, no to ciężko jest wygrać mecz. Brzygałow ci się podobał przez te dwa sety, które widziałeś, czy niespecjalnie? Bo ja też uważam, że on akurat, powiem tak, najmniejszy minus to bym stawiał gdzieś tam właśnie między innymi przy nim, spośród całej zespołu. Najmniejszy minus pewnie tak, ale też niewiele bym powiedział, że na plus. To, co miał w miarę łatwego, to kończył, a sporo był wyblokowywany, na przykład na pojedynczym bloku, więc no, myślę, że musi grać jeszcze trochę lepiej, żeby to dobrze funkcjonowało, tak krótko mówiąc. Michał Filip też dobrego wejścia nie ma, także no na razie to, krótko mówiąc, dobrze nie wygląda. Z kolei podobała mi się gra Jastrzębia. Pierwsza rzecz, jaka się wyjaśniła, to chyba Prom wygrał rywalizację z Oliwą. Tak jak mówiliśmy, gdy rozmawialiśmy tutaj jeszcze z Marcinem Lwem, tak, że jednak wszystko wskazuje na to, że to Prom jest tym wybrańcem Dergiordiego i na niego będzie stawiał. I to się potwierdziło, bo Oliwa nie wszedł nawet na moment. To zabolało cię zapewne w wygrajce. Tak, w jednym zespołu w wygrajce mam Oliwę, także no trochę punktów nie zdobyłem przez niego. No ale to dopiero początek zabawy, to wszystko, z wszystkiego da się wyciągnąć wnioski i polecieć dalej. Kolejne spotkanie piątkowe. Michał, jak co tam się działo? To ja akurat nie miałem okazji oglądać tego meczu, natomiast no z też relacji znajomych, no to Ziobrowski kontra Oniko, trochę tak to podobno wyglądało długim. Ale czytałem, że nie będziemy się tu rozwodzić, tak skoro nie widzieliśmy. Natomiast czytałem, że ta gra Kuprum długimi momentami wcale nie wyglądała źle i chyba nawet lepiej niż wskazuje na to wynik. Tam po prostu jakieś serie punktowe głównie zaważały. Tobal podobno fajnie się zaprezentował, aczkolwiek to, co wiele osób dziwiło, że więcej piłek posyłał do Jana Gidy niż do Grobelnego. To było trochę zaskakujące. No, jeśli chodzi o Niko, zaczęli z awansem, a Raużo wszedł w trakcie i wydaje mi się, że to będzie rotacja, którą będziemy często widywać w tym sezonie, bo myślę, że Antiga jednak będzie trochę siłą rzeczy promował Ewansa, już nawet nie pod kątem przyszłości, bo wiemy, że on już dalej Kanady prowadził nie będzie, ale pod kątem tego, że no, Ewans jest jakby jego pomysłem, jest trochę takim jego dzieckiem, tak? On go gdzieś tam wynalazł w tej Kanadzie. No i też na pewno widzi w nim potencjał i wie, że na niego stawiać warto. I podejrzewam, że może tak być, że częściej Evans będzie wychodził w szóstce i do momentu, jak mu będzie żarło, to grał będzie, jak nie, no to zawsze w odwodzie będzie to na Raużo. No ale tak jak też wspomniałem, ja meczu nie widziałem, więc tutaj nie chcę jakichś kategorycznych wniosków wyciągać, bo opinie innych i statystyki to tylko półprawda. A ja bym się przeniósł do tego, co wczoraj ty widziałeś na żywo, a ja w telewizji, co się wydarzyło w Zawierciu. No, seria mecz Zawierciu, tak krótko mówiąc, pokazał, że siatkówka jest fajnym sportem, bo przychodzi tiebreak, wygrywasz 12-6 i nagle potem zdobywasz tylko jeden punkt, a pozostałe punkty zdobywają rywale i tiebreak odwracają. No to no, dziwny zbieg okoliczności miał miejsce, że Mateusz Mika nie mógł sobie poradzić z przyjęciem aż tylu zagrywek na raz.
i że Kamilowi Semeniukowi tyle zagrywek na raz wyszło. To dwie rzeczy, że tak splotmy na raz, no to jest niebywałe zjawisko. No, akurat ja zawsze uważałem, że Mateusz Mika jest tym rzadkim typem przyjmującego, który świetnie radzi sobie z flotami, a gorzej z zagrywkami mocnymi z wyskoku. I to się chyba trochę potwierdziło w tej końcówce zwłaszcza, ale ogólnie Mateusz Mika raczej na plus ten występ, nie uważasz? Tak, uważam, że bardzo pozytywnie należy ocenić występ tego zawodnika, chociaż jest dosyć elektryczny w przyjęciu. Bardzo dużo na niego zagrywano i sporo tych piłek było moim zdaniem niezbyt wygodną parabolą przyjmowane dla rozgrywającego, przez co sporo później wystaw Redwilca było wymuszonych, ale on dobrze grał w ataku, bo on potrafi z jakichś niewygodnych piłek sobie radzić, sporo tych piłek dostawał i jednak dużo w ataku od siebie dawał. W przyjęciu już tak dobrze to nie wyglądało, no i na zagryzce sporo breaków Wrocławia zrobiła przy jego serwisach, także no ogólnie występ Mateusza na plus, ale znaczną część tego pozytywnego obrazu zaciemniła no końcówka tiebreaka 12 do 6 było i Wrocławia ten mecz przegrała. No ten, rzadko się tak dwie rzeczy nachodzą, że Mika tyle zagrywek nie przyjmie i Semeniukowi tyle zagrywek na raz wyjdzie. Przecież pamiętamy, że Mikołaj Pęczek kiedyś dla Rysowi tak tiebreaka odwrócił w spotkaniu ze Strzemskim Węglem, także no równowaga w przyrodzie zachowana, można powiedzieć. Powiedz jeszcze, co z Rosardem? On wyglądał w ogóle na najlepszego zawodnika Rysowi, może oprócz Dawida Smitha, który świetnie się pokazał też. I nagle zszedł i już nie wrócił do końca. Tam czytałem jakieś opinie, że on podobno był masowany, tam jakiś uraz lekki, czy to po prostu decyzja była Kowala? Nie wiem, nie zauważyłem jakichś problemów z Rosardem, aczkolwiek nie przyglądałem się temu, co z nim się działo po zejściu z boiska, więc nie wiem, czy miał jakieś zabiegi rybne, czy nie. Nic mi nie wiadomo, dlaczego został zmieniony, więc być może to po prostu decyzja trenera, jak pokazał mecz, niezbyt trafiona, ale jak był na boisku, to grał dobrze, przede wszystkim przyjęcie trzymał. W ataku bywało różnie, bo też nie miał jakoś wielu bardzo trudnych piłek, ale wyglądał dobrze, no i dla mnie ta zmiana jest niezrozumiała. Nie wiem, dlaczego trener Kowal go zmienił. Jeśli chodziło o kontuzję, no to sprawa oczywista. W pierwszym secie niezbyt też korzystnie wypadły zmiany trenera Kowala, bo wszedł na boisko Nikolas Szerszeń, no i tego, co miał, to nie skończył. Więc Wiercianie wynik spotkania odwrócili, wygrywając pierwszą partię. No dziwne, przyznam, że dziwne te decyzje Kowala. Jeszcze Zawierciu chciałbym poświęcić chwilę. Spodziewałeś się Malinowskiego na ataku? Nie, no i właśnie to tak tym gorszy był mój nastrój po tym meczu, bo ograło nas Zawiercie, które grało bez i Akrema, i Grzegorza Boćka. Też w sumie nie wiadomo, czego Boćka nie było w szóstce, bo spodziewałem się, że to on będzie podstawowym zawodnikiem. Na boisko na krótko wszedł, więc być może on się do gry nadaje, ale po prostu może to była decyzja trenera. No i Mateusz Malinowski zagrał dobre spotkanie, co najmniej dobre, chyba nawet można powiedzieć, że bardzo dobre. Fakt, ja w trakcie meczu, pisząc właśnie między innymi z nieobecnym dzisiaj Piotrem, uważałem, że akurat Malinowski nie do końca wykorzystuje swoją szansę tak na początku spotkania, bo on kilku dość łatwych piłek nie skończył. Nie kończył piłek na czystej siatce, nadział się gdzieś tam na pojedynczy blok Rosarda właśnie, pamiętam. No ale jak dołożył swoje w bloku, dołożył tradycyjnie swoje w zagrywce, no i dołożył, myślę, też taki element zaskoczenia, gdzie możliwe, że jednak Rysowia mocno była nastawiona na Grzegorza Boćka, który jest atakującym kompletnie innego typu i myślę, że to mogło też zaskoczyć, no bo tam kręcił dość mocno tą lewą ręką i momentami to faktycznie wyglądało dobrze, ten blok nie potrafił sobie z tym radzić. Marcin Waliński to już jest w sumie zawodnik, który po raz kolejny pokazuje, że to jest ten taki gatunek wysokiej półki polskich solidnych ligowców, który nigdy, wiadomo, w kadrze nie odegra jakiejś roli. Musiałaby być jakaś naprawdę plaga kontuzji po prostu albo bardzo szerokie rotacje, żeby on się gdzieś tam zakręcił. Ale jak na naszą ligę, to jest naprawdę wartościowy zawodnik i dobrze go po prostu w swojej drużynie mieć, jeżeli się nie ma pieniędzy na te największe gwiazdy. No i nie bardzo miała Resowia też pomysł, jak go zatrzymać długimi momentami. Tak, Marcin Waliński mnóstwo kończył atakiem po skosie i mimo tego, że Resowia gdzieś tam próbowała ten blok trochę do środka boiska przesuwać, to mimo tego jakoś udawało mu się go omijać i rzadko został zatrzymany. Tylko w pierwszym secie chyba tylko pierwsza akcja po nieudanym przyjęciu został zablokowany, a potem z 9 piłek skończył 7. Więc no, nie miała Rysowa sposobu w pierwszym secie, potem już było trochę gorzej, ale ogólnie bardzo dobry mecz Marcina Walińskiego i gdyby nie ta seria zagrywek Semeniuka, to jego bym wskazał jako zawodnika
MVP. Ogólnie tę trójkę zawodników Malinowski, Waliński, Semeniuk łączy to, że mi się wydaje, że oni będą dobrze funkcjonować przy Michale Masnym, który potrafi rozgrywać szybko. I to są tacy zawodnicy, którzy nie mają jakiegoś super zasięgu, ale bazują na dużej dynamice i szybkości. I jeśli ten Masny będzie w taki sposób z nimi grał, to może dobrze funkcjonować. Trochę podobny przypadek jak Terwaport i Klut w Szczecinie w zeszłym sezonie, gdzie właśnie Terwaport gra szybkie piłki raczej na prawe skrzydło i Klutowi moim zdaniem te piłki mniej leżą. I podobnie może to być z Michałem Masnym i Grzegorzem Boćkiem, bo Grzegorz Boćek to jest podobny typ chyba trochę do Kluta. I tam, i tutaj Malinowski z tego korzysta trochę, bo to tak Tak. sam przypadek. Ale to, co mnie zdziwiło trochę, jeśli chodzi już, jeśli mówimy o Michale Masnym, no to jednak mało środka. No, on w tym, w Kuprum też bardzo dużo grał, zwłaszcza na prawe skrzydło do Łukasza Kaczmarka, no ale tam się mówiło, że to trochę efekt przyjęcia. Faktycznie Kuprum miało duże problemy z przyjęciem w tamtym sezonie. Tutaj wydawało mi się, że to dogranie często miał takie, które pozwalało mu grać środkiem, znaczy, że on był taki moment, że on spróbował takiej wrzutki chyba za trzeciego metra na środek, z tego co kojarzę, do Gawryszewskiego, więc widać, że nawet przy gorszym przyjęciu on ten środek ma koncepcję, żeby go uruchamiać. Może dlatego, że tak dobrze grają mu skrzydła i po prostu mógł dość swobodnie rozrzucać po nich, a jednocześnie wiedząc, że no, mimo wszystko myślę, że Resowia cały czas miała na uwadze to, że on może tym środkiem zagrać, no postanowił trochę ten środek schować, widząc, że on tak czy tak, nawet jak nie jest zbyt często wykorzystywany, to wiąże mocno środkowych Resowi. A też Marcin Możdżonek był taki moment, że zaczapował tak dość brutalnie, chyba Łukasza Słodczyka, ale może pomyliłem, może to był Bartek Gawryszewski. No w każdym razie mało, bardzo mało tego środka, jak na zwłaszcza Masnego, który jeszcze te 3-4 sezony temu, to przecież środkiem to grał po prostu, to było jego ulubione zagranie, chyba nawet częściej niż Grzesiek Łomacz wykorzystywał. Na ten blok chyba masz na myśli w tiebreaku, zdaje się, że tam dosyć brutalna czapa Marcina Możdżonka na środkowym zawiercia. No, można tak mówić, że nie grał za dużo środkiem, ale z drugiej strony, skoro Żarła gra z szczytami, tak mówiąc brzydko, no to ogólnie trudno się przyczepić, ale rzeczywiście na pewno jeszcze tu jakieś pole do poprawy jest. Też a propos rozgrywających, no to mi się momentami nie podobała gra Redwica. Momentami grał dobrze, ale momentami grał i niedokładnie, i moim zdaniem niezbyt gubił blok przeciwnika. Taka podstawowa różnica, jaka mi się rzuca w oczy między grą właśnie Rafy a rozgrywających z poprzedniego sezonu. Gdy piłka jest bliżej prawego skrzydła, to on mało używa wystaw do krótkiego rogu, tak zwanego. Czyli jak jest piłka blisko prawego skrzydła, to w większości rozgrywających w zeszłym sezonie grali do prawego skrzydła, a Rapa używa bardzo dużo przerzutów. I jeśli te przerzuty są nawet trochę niedokładne na lewe skrzydło, no to akurat Mateusz Mika sobie z tym dobrze radzi, bo on potrafi świetnie obijać blok, więc jeśli piłka jest niewygodna, no to jakoś sobie z tym poradzi. A bywało też tak, że Rafa nie. Piłka była niedokładna, ale też bardzo wyrzucona za antenkę, no, nawet Mateusz Mika sobie z tego nie mógł poradzić. Także no, jeśli te przerzuty będzie stosował, to jest na pewno ciekawe urozmaicenie, ale no, dokładność musi tu jakaś jeszcze być zachowana. Momentami to kiepsko wyglądało. Nie wiem, co z Chabiku chodzi. No, mam o nim zdanie, że to jest średni rozgrywający, jego wejście nie było udane, bo druga wystawa chyba to niedokładna piłka do Dawida Dryi, szybko został Amerykanin z powrotem do kwadratu ściągnięty. No tak, no może się okazać, że Shoji długo będzie walczył o ten skład, bo myślę, że prędzej czy później, no mimo wszystko, chyba do tego składu pewnie wskoczy. No. Też Rafa Redwitz to jest zawodnik no już wiekowy i też nie wiem, czy on będzie kondycyjnie wytrzymywał w pełni. Zwłaszcza na początku, kiedy mamy tutaj tych trochę środowych kolejek, no bo później Resowia w pucharach akurat nie gra. Co ja chciałem jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, ale mi wypadła. A, No to Kuba jeszcze. Jarosz. No Kuba Jarosz, zaskakująca chyba dobra zmiana, tak? Bo Damian Schulz raczej no, tego pierwszego meczu nie zaliczy, no, raczej na pewno nie zaliczy do udanych. Można tylko się No zastanawiać. też jeszcze na moment do Rafy wrócę, mówiąc brzydko, dziura w bloku. Bardzo łatwo go tam omijali, także no, niespecjalnie w tym elemencie Brazylijczyk, czy też Brazylijczyk z francuskim paszportem, tak chyba można powiedzieć, zaistniał. No, ale pozytywnie na zagrywce. Ogólnie no tak średni mecz Brazylijczyka, tak Brazylijczyka z francuskim paszportem, mówię to samo. Średni mecz, miał momenty lepsze, miał gorsze, ale nie było najgorzej. No, zobaczymy, co będzie, jak Szoli lepiej się zgra z zawodnikami. Jeśli chodzi o Kubę Jarosza, mi się wydaje, że ani
Znaczy inaczej, Szut zaczął kiepsko, więc słuszna zmiana, ale też Kuba Jaroś niezbyt udany miał początek. On dopiero z biegiem meczu zaczął grać coraz lepiej. W czwartym secie miał świetną skuteczność na pewno. No i w piątym chyba tam, nie jestem pewny, chyba 3 z 5 piłek skończył, no ale to potem to, że Rosewa tego tiebreaka przegrała, to nie była wina Kuby Jarosza, bo on miał tam, nie wiem, niewiele piłek, a jedną taką, że wystawioną przez Redbirsta za pleców lecącą, to już w ogóle nie miał za bardzo co zrobić, tylko po prostu splasowano drugą stronę. Ale z biegiem meczu grał coraz lepiej, także to jest pozytywny aspekt, że jak Damianowi Szulcowi na razie jeszcze nie idzie, to może wyjść Kuba Jarosz i to też jest zawodnik, który grę może pociągnąć. No tak, to jest w sumie taki trochę przypadek, że faktycznie do zespołu aspirującego o najwyższe cele w lidze Kuba Jarosz na pierwszego atakującego, no to nie jest najlepszy pomysł, co zresztą chyba udowodnił poprzedni sezon. Natomiast jako zmiennik, no to jest bardzo wartościowy zawodnik, no bo jednak to też nie róbmy z Kuby Jarosza jakiegoś, wiesz, jakiegoś siatkarskiego, no nie powiem kogo, bo nie chcę tutaj używać jakichś brzydkich słów. Tak, ale ja myślę, że kwestia czasu, jak Damian Szulc zacznie grać po prostu lepiej, także będzie lepiej Wrocławiu na pewno. Ale na pewno pozytywnie dla kibiców Rysowi jest to, że no na tym ataku jest odejście, tak jak zresztą prawie zawsze było, tak? No, w poprzednim sezonie trochę kiepsko to już wyglądało, bo Jochen Szeps już jednak jedną nogą gdzieś na siatkarskiej emeryturze, tak to wyglądało. No to ostatni mecz, ty go nie widziałeś zapewne, bo byłeś w drodze powrotnej, to ja trochę się tu rozwinę, bo MKS Będzin pokazał, że to nie będą chłopcy do bicia, a przynajmniej w swojej hali, a wręcz mam wrażenie, że oni jeszcze mają potencjał do rozwoju. Gdyby, tutaj akurat się chyba zbyt wiele nie zmieni, gdyby środkowi Będzina lepiej radzili sobie w polu przy takich nieoczywistych piłkach, takich trochę niekonwencjonalnych sytuacjach, to ja mam wrażenie, że ten Będzin mógłby wczoraj co najmniej punkt zdobyć, bo kilka punktów Zaksa zdobyła właśnie dzięki temu, że albo wystawy były naprawdę fatalne, albo w ogóle jakieś podwójne odbicie. Czyli w ogóle dziwne zachowanie gdzieś na przykład w asekuracji, w obronie. No i to myślę mocno bolało, bo ten mecz był bardzo na styku i to często tak jest, że po prostu w takich meczach na styku, gdzie akurat specjalnie granierzy tym lepszym, to takie indywidualne, lepsze wyszkolenie w stykowych sytuacjach często wychodzi. Tak było i tym razem. Natomiast Będzin fajnie się pokazał, zwłaszcza Lincoln Williams, no i Adrian Buchowski. Świetny mecz zagrał Adrian Buchowski. Wiemy, że Adrian Buchowski, przynajmniej do tej pory z reguły się pokazywał, jaki taki gość, który takie mecze grać potrafi, tylko on nie robi tego zbyt regularnie. No i tutaj pada pytanie, czy faktycznie będzie w stanie to utrzymać, bo też z jednej strony nie był w stanie za bardzo regularnie tak grać, a z drugiej strony często było tak, że no, nie grając regularnie, on nie miał takiej pewności ze strony trenera, tak? W Olsztynie choćby tak było. Jak już dał dobrą zmianę za Tomasa Russo, to czasem Roberto Santilli dawał mu szansę wyjścia w pierwszym składzie, ale jak tam mu nie szło, no to zaraz szybko do Russo wracał. No i może tutaj, mając większą pewność, Adrian Buchowski tak jeszcze odpali jeszcze bardziej niż do tej pory. Trochę gorzej Jake Langlois wyglądał, ale też nie wiem, czy to nie jest kwestia po prostu troszkę zgrania, no bo on potencjał ofensywny ma bez wątpienia bardzo duży. Raczej były obawy o to, co będzie w defensywie, ale on w tej defensywie sobie radził. Naprawdę radził sobie solidnie. Jeżeli on będzie trzymał taki poziom w obronie, a wierzę, że w ataku czy na zagrywce to powinno pójść do przodu, to ja myślę, że no jeszcze ten Będzin naprawdę będzie mógł straszyć nie tylko we własnej tej specyficznej hali w Sosnowcu, ale i na wyjazdach, bo w tym pierwszym meczu faktycznie Langlois był tą trzecią opcją w ataku, w pewnym momencie zmieniony przez Kubę Peszko, który też dobrą zmianę swoją drogą dał. I ciekawy jest naprawdę ten Będzin, a o Zaksie to zbyt wiele dobrego to tak szczerze mówiąc powiedzieć nie można, bo się męczyli strasznie. I tak jak mówiłem, no głównie indywidualności tam im zapewniły te 3 punkty, a nie jakaś dobra gra drużyny. Widziałem skrót meczu Będzina i widziałem tak bardzo krótkie urywki, będąc w drodze powrotnej z zawierciarza na telefonie na IP, ale to nie jest oglądanie takie, żeby jakieś daleko idące wnioski wyciągnąć. Na przykład Jake Langlois skończył ważną piłkę w pierwszym secie na tą piłkę sodową, która dała zwycięstwo Będzinowi, także no, to jest zawodnik, który tam gdzieś przy wysokich piłkach może być wykorzystywany. Widziałem statystykę, że on przyjął najwięcej piłek, ponad 30. No i skoro aż tyle razy przyjmował i nie został zmieniony, no to chyba dało się tą piłkę dłużej utrzymywać, także to może też najgorsze nie było. Z kolei jedna rzecz mnie zastanowiła, widziałem chyba 10 równo piłek przyjął Artur Ratajczak i widziałem jedną z tych piłek na skrócie i on
tutaj piłka akurat przyjął na trzeci czy tam czwarty metr, więc tu i to była w końcówka seta. Myślę, że skoro Zachsa to tak dużo piłek na niego posyłała, tych teoretycznie łatwych, no to chyba będzie musiał ten środkowy popracować nad przyjęciem takich piłek, bo tam przyszło chyba 20% przyjęcia tych 10 piłek, więc to no, 10 piłek jest całkiem sporo. Jeśli on to wszystko będzie źle przyjmował, no to na pewno będzie to wykorzystywane przez rywali, a to jest chyba taka zagrywka, którą jednak da się lepiej dograć do siatki. No to tak wyglądało wizualnie, że te piłki były gdzieś posyłane właśnie w takie skrótowe w kierunku powiedzmy na granicy czwartej, piątej strefy. I chyba tak też pomysł Vermeulena, żeby właśnie jednak Ratajczak to brał i żeby zwłaszcza gdy Langlois tam stał, żeby on tego nie musiał przyjmować, a mógł się skupić na ataku. No tylko tak jak mówisz, no nie wyglądało to przyjęcie Ratajczaka za dobrze. To nie były trudne zagrywki. No to z reguły to nie były takie jakieś żabki faktycznie spadające tuż nad taśmą. Często po prostu jedynym zadaniem było to, żeby ta piłka trafiła właśnie w odpowiednią strefę, żeby na przykład wyłączyć Langloisa z ataku, gdyby on to musiał przyjmować, no bo przy jego jednak gabarytach to podejrzewam, że gdyby musiał jednak złożyć się gdzieś do przyjęcia w okolicy trzeciego metra, to miałby potem trudno, żeby zdążyć jeszcze wycofać się i zrobić porządny nabieg do ataku. No pomysł Vermeulena był widocznie taki, tylko właśnie to nie do końca dobrze funkcjonowało po prostu, bo no Ratajczak przyjmował to tak niespecjalnie, dość elektrycznie, tak bym powiedział. Było widać, że on się nie czuje z tym pewnie, on no, nie był po prostu jakby zbyt dobrze chyba, nie wiem czy w ogóle nie jest po prostu, tak można to nazwać, nie jest odpowiednio przygotowany technicznie do tego, no bo Artur Ratajczak to jest taki środkowy, który naprawdę pokazywał się już choćby w tamtym sezonie z dobrej strony, tak w czysto elementach tych gry środkowego, czyli potrafił i skończyć naprawdę, potrafił kończyć ataki i dobrze spisywał się na bloku, natomiast cała reszta, no to troszkę kuleje, troszkę taki Dawid Gunia. Zawsze z nim kojarzą mi się tego typu siatkarze i tak to też wygląda troszkę w tym przypadku. Ciekawe, czy to tylko taktyka Zaksy, czy więcej zespołów będzie starało się w taki sposób grać i czy Vermeulen będzie się trzymał tego, żeby jednak Ratajczakowi zlecać przyjmowanie takich piłek. No ja powiem szczerze, że też Łukasz Kozłup niestety, ale momentami wyglądało to dobrze, a momentami no to nie pomagał swoim kolegom, zwłaszcza jak miał takie piłki gdzieś bardziej z pola, gdzie musiał do nich trochę pobiegać, no to kilka tych było jednak, no jakość ich po prostu no, nie przystawała do poziomu prostlinii, tak bym powiedział. No nie może rozgrywający z pola wystawiać piłek, która idzie w ogóle gdzieś na drugą stronę, albo jest nietrafiona o 1,5 czy 2 metry, tak, jeśli chodzi o szerokość. No, gdyby to był jeszcze jakiś zawodnik z pola, no to jak cię mogę, ale od rozgrywającego wymaga się jednak troszkę więcej. Tak, no to akurat, żeby ocenić rozgrywającego, to musiałbym ocenić cały mecz, a nie jakieś urywki, więc na ten temat się nie wypowiem. Aha, jeszcze odnośnie Zaksy, no to czytałem opinię, że Łukasz Kaczmarek niezbyt dobre spotkanie zagrał, a z kolei chyba trochę ponad oczekiwania wypadł Oleg Śliwka. Potwierdzisz to? Tak, Śliwka bardzo dobrze, zwłaszcza w ataku, bo sam Dero miał momenty lepsze i gorsze, nawet został zmieniony w pewnym momencie przez Rafała Szymurę w trzecim secie. Natomiast Oleg Śliwka, stały, równy, wysoki poziom, trudne piłki czasem kończył, nie było jakby strachu do niego grać. No on trochę tak grał, jak grał w tamtym sezonie w Resowie, gdy miał dobry mecz. No bo on potrafił nie raz i nie dwa przecież być takim faktycznie liderem Resowi w ataku. I tylko oczywiście no, pytanie znowu, czy utrzyma poziom, bo w Resowie to było trochę takie też falowane, tak? On miał mecze lepsze, miał mecze gorsze. Tutaj to wyglądało właśnie, że tak jakby trafił ten lepszy mecz i faktycznie Będzin nie bardzo potrafił go jakoś zatrzymać. Dobrze też spisało się w przyjęciu, natomiast Łukasz Kaczmarek, no nie, nieskuteczny. Nie wiem, czy to jest jeszcze kwestia zgrania z Tony Team, czy co, ale brakowało, znaczy to co zawsze, tak? On nigdy nie miał jakiegoś potężnego uderzenia w tym ataku. Dużo był wyblokowywany. Dużo był łapany gdzieś obroną, kilka razy też go w ogóle złapali blokiem, więc na pewno występ raczej na minus. I no zaczyna trochę podobnie jak Morris Torres. Pytanie, jak skończy, tak? Bo to na początku to nie ma co się tutaj przyjmować tym specjalnie. Natomiast spodziewaliśmy się chyba troszkę więcej po Łukaszu Kaczmarku. Ja ogólnie myślę, że jeszcze w przypadku każdego zespołu należy dać trochę czasu na to, żeby tak lepiej ocenić potencjał. Nie wiem, powiedzmy 4-5 kolejek powinno dać nam szerszy trochę obraz na poszczególne zespoły i grę poszczególnych zawodników. No dobrze, to co dzisiaj? Dzisiaj Stocznia Szczecin-Trewy Gdańsk 15:03.
i Olsztyn z Katowicami, mecz w Tak, Katowicach. w Szopienicach. No i w tym oba mecze się zapowiadają tak dość równo i myślę, że oczywiście faworyci są, bo jednak ja bym postawił na Szczecin i na Olsztyn, ale to też nie jest tak, że można stawiać na nich w ciemno. Bo Szczecin jest trochę niewiadomą na początku. Gdańsk oczywiście też, bo to też jest dobra drużyna, ale Gdańsk ma też nazwiska nieprzypadkowe i nieanonimowe w swojej drużynie. Z kolei no, Olsztyn bez Andringi też nie jest aż takim pewniakiem. Ciekawe, jak ten JKS, który poprzedni sezon miał słaby, no nie ukrywajmy, to był słaby sezon Katowic. Trochę powymieniali na przyjęciu, gdzie jednak to chyba najwięcej właśnie było tych braków, bo to przyjęcie funkcjonowało niespecjalnie długimi momentami tamtego sezonu. No i zobaczymy. No zobaczymy. Myślę, że w obu meczach każdy wynik tak naprawdę jest możliwy, chociaż oczywiście bardziej prawdopodobne są zwycięstwa Szczecina i Olsztyna, tak jakbym to widział w tym momencie. Na pierwszy rzut oka tak, ale na przykład Gdańsk mi się wydaje, że może mieć taki atut, chociaż to nie zawsze tak jest, że oni w pełnym składzie trenowali trochę dłużej, bo wiemy, że Bartosz Kurek dołączy dopiero po mistrzostwach, trener Gogol też dopiero po mistrzostwach. Niko Pęczek też, Nikolas Hołk tak samo zresztą przecież, także Van de Voorde, więc praktycznie większość tej szóstki, chociaż tak jak mówił nam Wojtek na początku, nie wiadomo kto tam w ogóle wyjdzie, tak. No właśnie, w Gdańsku trochę łatwiejsza sytuacja, chociaż też wiemy, że no Piotr Nowakowski dołączył, wrócił do zespołu dosyć późno. No i też inna sprawa jest taka, że ten zespół funkcjonuje pod Anastazją wiele lat, więc pewne rzeczy pewnie przychodzą łatwiej, aniżeli w zupełnie nowym projekcie, jakim jest Stocznia Szczecin. Także tu też bym się doszukiwał jakichś takich atutów gdańszczan. Także myślę, że to będą ciekawe spotkania i to co, za No, godzinkę zaczynamy. tak. Teraz odstawniemy trochę i oglądamy, tak? Dokładnie. Przygotowanie jakieś jeszcze szybki prysznic, czy cokolwiek. Kto ma ochotę, powiedzmy. Tak, co kto lubi. Tak, no. No i czas zasiadać do siatkarskiej uczty. Musisz powtórzyć ostatnio, bo mi przycięło na moment. Że czas zasiadać do siatkarskiej uczty, no bo jeżeli ten mecz w Szczecinie potrwa dłużej, to praktycznie bez przerwy, tak było wczoraj. W zasadzie mecz w Zawierciu się skończył i od razu można było odpalać transmisję z Sosnowca. I Tak, możliwe, że dzisiaj tak samo. plus Liga to jedna, jeszcze dzisiaj dwa spotkania Ligi Włoskiej na IPI, między innymi tam Perugia zagra chyba z Latiną, jeśli się nie mylę, i drugie spotkanie Trentino z Sieną, także to też ciekawe pojedynki, więc jak ktoś ma możliwość podzielenia sobie ekranu, to pewnie będzie miał, siatkówki mu dzisiaj nie zabraknie. Dobrze, na razie chyba nie planujemy następnej transmisji, jeszcze będzie trochę improwizacja. Będziemy informować na Twitterach naszych na pewno Dokładnie. a jak nie macie Twittera, to subskrypcja na YouTubie, dzwoneczek i nie ominiecie. Dokładnie. Więc polecamy serdecznie, dziękujemy za dzisiaj. No i zapraszamy na siatkarską niedzielę. Polsat nam naprawdę w tym roku daje wiele możliwości i warto z tego, myślę, korzystać. Także zapraszamy serdecznie na transmisje różne, różnorakie. I cóż, no i zapraszamy też na następny odcinek, ale jeszcze nie mówimy kiedy. Tak jest. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Cześć.